Haluksy są schorzeniem nabytym, są wynikiem zmian przeciążeniowych w zespole tzw. stopy wrażliwej. I na zespół tej stopy wrażliwej składa się nie tylko koślawe ustawienie palucha, czyli tzw. paluch koślawy zwany haluksem, ale także palce motowate, palce szponiaste, a generalnie mówi się o obniżeniu sklepienia poprzecznego stopy. Mówi się, że w 80% przyczyną są zmiany uwarunkowane genetycznie, tak? Hormonalnie, dlatego częściej występują te zmiany u kobiet. W obiegowej opinii haluksy są wynikiem chodzenia w niewygodnym obuwiu, zbyt ciasnym na wysokim obcasie, gdzie dochodzi do przeciążenia tego przodostopia. Ale proszę zrozumieć, że to przeciążenie powoduje nieodwracalne zmiany w anatomii przodostopia. Także wszelakie tutaj opinie o nieoperacyjnym leczeniu zmian przeciążeniowych, zmian zniekształcających przodostopia w starszym wieku są nieodpowiedzialne i nie doprowadzają do cofnięcia się zniekształcenia. Jedyną metodą jest leczenie operacyjne.